Witamy Państwa w audycji Prezydencki Kwadrans. Ze mną Prezydent Miasta Janusz Gromek. Dzień dobry. Dzień dobry panie. Dzień dobry Państwu. I Kamila Paramirzyńska. Panie Prezydencie, rozpoczynamy od informacji bardzo ważnej dla kierowców. Jutro, środa i czwartek e, ulica Kamienna będzie zamknięta. Tak na głucho. No w, nie w całości, ale w odcinkach. Ja bym proponował jutro uciekać z ulicy Kamiennej, i, ponieważ jutro i policze będzie położony ostatnie, ostatnia warstwa asfaltu już od y, piątku będziemy jeździli y, pięknie zrobioną wyremontowaną ulicą Kamienną także proszę być przygotowany na utrudnienia ja tylko w imieniu Zarządu Dróg przepraszam za te utrudnienia ale jeszcze raz mówię żebyśmy mieli lepiej to trzeba trochę bólu y, przeżyć y, i dlatego też y, ja jutro, pojutrze będę unikał przejazdu ulicą Kamienną, tylko innymi drogami. Będziemy jeszcze Państwu przypominać o tym, że Kamienna zamknięta, a my przechodzimy do innych tematów. W audycji Antykwadrans Krzysztof Plewko powiedział, że w Koło Brzegu może przydałby się ktoś, kto lepiej by jeszcze postarałby się o zdobywanie środków unijnych hmm. dla miasta, bo miasto co prawda ma się czym pochwalić, ale mogłoby być lepiej. <laughs> Ojej, no. tysiące ludzi przyjeżdżających do Kołobrzegu, gratuluję nam wszystkim tutaj kołbrzeżanom i mnie osobiście za to, co zrobiliśmy. A, a czym to zrobiliśmy? Czy kredkami, czy bibułem, jakąś, nie środkami finansowymi pozyskanymi z różnych źródeł, między innymi większość, to jest absolutnie zdecydowanie większość, to jest Unia Europejska, te środki na lata dwa 7, 2, 13, a teraz 2, 14, 2, 20. Mamy następne już projekty wpisane, między innymi zakup kilkunastu autobusów, remont za 8 milionów tej ulicy Mickiewicza, Towarową i, i Zdrojową. Następne ulice będziemy remontowali, a przymierzamy się jeszcze do tworzenia nowych dróg rowerowych, remontu całkowicie kapitalnego tej drogi rowerowej do Podczele i tak dalej, i tak dalej. I w skali milionu to już nieraz mówiłem, że my pozyskaliśmy około 600 milionów, a te inwestycje, jak wejście do portu, jak plaża, zewnętrzne mhm. e, mówię e, oczywiście, no to jest skala i ta, ten trzeci etap obwodnicy e, to jest następne kilkaset milionów. A już nie mówiąc o tym, że to dzięki działaniom naszym tutaj e, kołóżeskich e, samorządowców, w tym prezydenta miasta, jest, ja mówię o sobie, e, posłów w Warszawie przychylności, no to mamy realizację na dzień dzisiejszy, niestety tylko naszego odcinka zachodniopomorskiego drogi S6, to jest Szczecin-Gdańsk, bo bardzo obsuwa się realizacja tych odcinków w województwie pomorskim, nie ma jeszcze tego żadnego przetargu. Obawiamy się o to, żeby te pieniądze nie zostały przeniesione na inne zapisy realizacyjne drogi, teraz walczymy o to, żeby jak najszybciej powstała droga jedenaska, która by się nam bardzo przydała do poznania. Także panie Brewko, obudź się pan i, i spojrz pan lustro, bo to co pan, te bzdety pan mówi, to jest nie do przyjęcia, bo już pan zepsuł wizerunek koło brzegu poprzez donosy, jakie pan zrobił na, na radnych, na całą Radę właściwie. oprół pan Radę. Oprócz pan samorząd który funkcjonuje od 90 roku i to bardzo ładnie. Oczywiście są pewne momenty, które można negatywnie ocenić tych, tych niektórych zachowań radnych przez te 20 par lat, ale to, co pan teraz zrobił, w, w Polsce dzwonią do mnie, pytają się, słuchaj, mówią, co to tam u was za korupcja. Tak sobie łatwo powiedzieć, że cztery osoby czy pięć osób, bo to cztery z rady plus piąta gdzieś tam spoza rady, Mógł oczywiście zgłosić tą sprawę, ale siedzieć cicho do rozwiązania przez odpowiednie organy, a nie teraz chodzi, biega sobie na te z, z spotkania z, z mediami, z wami i mówi tak tajemniczo, że jeden na drugiego spogląda i nie wie kto tu jest właściwie winien, a zdecydowanie ja uważam, że Rada w większości absolutnie jest czysta jak za, może jakieś zachowania były nie takie, ale ja nie wierzę, żeby jakieś tam pieniądze poszły. Jeszcze raz apeluję, Pani Brewko, podaj się Pan do dymisji, bo takiego szkolnika kombierze nie potrzebuje. Panie Prezydencie, no ale jeżeli rzeczywiście coś się takiego wydarzyło, jeżeli ktoś Ech, Wszystko jest ok, mhm. Pani redaktor, jeszcze raz mówię. Zgłosić mógł, niech sobie instytucja CBA działa w swoim kierunku, a nikt nie biega teraz, a nie tworzy konferencji prasowych. I mówi coś, co mówi, obraża niektórych, bo teraz na, na radnych to niektórzy spoglądają na każdego radnego jak na złodzieja, nie może być takich zachowań. No Przez większość zdecydowanych radnych to nie miała z tym nic wspólnego. Jeśli ktokolwiek miał coś wspólnego, no to właśnie oni ekipa PED, porozumienia dla Kołobrzegu, kiedyś, która rządziła w mieście nasi znaczy kiedyś. No nie tak dawno, bo, bo to on mówił o tych właśnie e, 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 radnych, którzy pochodzili z tamtego klubu, ale są jeszcze inni, niezależni i oni się czują w dyskomforcie takim. No, jest to absolutnie nie do przyjęcia przeze mnie. Mówię to twardym językiem, ale taki już jestem. Panie prezydencie, zmieniamy temat. Umowa śmieciowa z niezamieszkałymi, czyli hotele, czyli szkoły, sklepy, pensjonaty i tak dalej. Jak tutaj wygląda sytuacja? Na pewno wzrosną te stawki, ponieważ wynika to z kilku punktów. Mianowicie, pierwszy to jest taki, że dążymy do tego, żeby jednak segregacja tych śmieci była, bo do tej pory do tej segregacji właściwie to nie było. Po pierwsze, po drugie to będzie to, że dwa razy w tygodniu będzie wywożone, wywożone te śmieci będą, obowiązkowo, bo taka tak ustawa mówi. Po trzecie, to makulaturę i plastyki, jak do tej pory Zabierała i inna firma XY, to my w tej chwili tymi śmieciami wszystkimi będziemy zawiadywali. Po czwarte, no, jest taka sytuacja, że musi to być taki uregulowany porządek śmieciowy, który absolutnie nie będzie obciążał jednej grupy czy drugiej kosztem drugiej, czy tej pierwszej grupy. I dlatego też. Ta uchwała, która porządkuje te sprawy, narzuca na mnie i na moich urzędników dopracowanie w szczegółach tego i w chwili obecnej jest komisja powołana, która te szczegóły pracuje. Ale to jest tak, że y, lada moment y, będą już. No chcemy zrobić jak najszybciej, tak. No, z, y, będziemy y, domagali się deklaracji, bo to z deklaracji będzie wynikało hmm. najbardziej, czy firma X, czy Y będzie potrzebowała 5 pojemników, y, czy 10 pojemników, bo to ich hmm. będzie decyzja, oni wiedzą, jaką y, ilość produkują tych śmieci. Generalnie jest tak, że te y, stawki wzrosną. Generalnie tak, wzrosną. A znacząco? W pierwszej wersji to było dość mocno, ale tu po takich regulacjach i takim zdroworozsądkowym podejściu, aż tak znacząco nie będzie, jak się mówiło o początkowej fazie, będzie to porównywalne jak z innymi miejscowościami na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Czyli do tej pory u nas było mniej niż w innych miejscowościach? Nie można tak powiedzieć, bo to spółka do tej pory regulowała, ale trzeba. E, powiedzieć tak, że nie było śmieci segregowanych, to jest minus. Mhm. Makula makulaturę odbierał kto inny, e, Petę odbierał kto inny, e, nie wiem, e, to chyba było odbierane tylko raz, e, a teraz będzie dwa razy e, odbierane. E, także to są te właśnie koszty, które no, ktoś musi ponieść, a my nie będziemy społeczeństwo ponosili, tylko ci, co produkują te śmieci. Mhm. Panie Prezydencie, znowu zmiana tematu. Schronisko dla bezdomnych zwierząt. Wiemy już, że miasto będzie podpisywać umowę ze stowarzyszeniem REX na dalsze prowadzenie, ponieważ stowarzyszenie tylko stowarzyszenie REX wystartowało w przetargu, wygrało ten przetarg. Czy była taka furtka, czy była możliwość, że miasto mogło nie podpisać umowy i, i przetarg unieważnić w związku z tym, że stowarzyszenie zaproponowało... 541 tysięcy złotych, gdzie miasto miało przygotowane 800 tysięcy i generalnie wychodziło tak, że ponad 30% mniej e, zaproponowano. Biuro, biuro prawne preks. i biuro zamówień publicznych dało mi taką pełną informację, że nie możemy tego przetargu odwołać i nie uznać. To jest po pierwsze, po drugie. Ja sam zabiegałem, żeby <laughs> zgłosiły się jeszcze inne fundacje czy stowarzyszenia, żeby ta rywalizacja była większa, bo ja nie mówię, że Reks to jest B. B. Tam są takie największe problemy jakby interpersonalne, z kontakty między zarządzającymi Reksem a wolontariuszami, ale w związku z tym, że tak wyszło jak wyszło, zgodnie z literą prawa Reks wygrał, to ja poleciłem swoim urzędnikom na czele z moim zastępcą panem Woźniakiem, żeby tak, ta kontrola nie była raz na kwartał, raz na miesiąc. Bardziej się przyglądać e, temu tematowi, żeby jak najmniej było szkodliwości e, w tej ochronie zwierząt. Panie prezydencie. 300 tysięcy na plac zabaw podobno się znalazło w naszym budżecie i będzie e, jakiś plac zabaw tak remontowany e, tak to, konkretnie. Pani tak powiedziała, podobno się znalazło. Panie prezydencie, bo <laughs> wszyscy dobrze wiedzą, że ja o placach zabaw e, tak. Ale przecież, o przecież pani zabaw sama wie, walczy. że co budżet, to pieniądze są przeznaczane no, na małe. plac zabaw, e, a w zeszłym roku małe? No, no. A panie prezydencie, a na co się to przełożyło? No na lepszą jakość. Ale jaką jakość? No nie, nie widzi pani na e, nie. to będzie pani widziała niedługo. No, mam nadzieję, że zobaczę. No, tak. Jedyne co widzę to a teraz budowa placu zabaw Panie tutaj redaktor. przy przedszkolu. Szkole pani redaktor, a nie widzi pani trzech pokoleń? Co to jest? Panie prezydencie, to, to jest nie jeden jest plac zabaw. Proszę? Jeden. To jest jeden a nie plac zabaw. nie widzi pani zabaw. placu zabaw przy dybuła w kompleksie, Tylko który kosztował że tam 100 jest parę tysięcy. To jest no za mało. A nie widzi Pani następny przy Westerplatte? Ale to jest jedna wielka I zabawka. Też, Dlaczego nie ma huśtawek, piaskownicy, jeszcze kilku innych urządzeń? Ale to Wy powinniście dyskutować. Ja absolutnie sprawę m, zakupu tych zabawek na place zabaw to oddaję w ręce zainteresowanych. Taka radna na przykład Iza Zielińska jest zainteresowana e, nad, na Lembolskim. Ja mówię hmm. Iza. Bardzo Cię proszę, ale Ty bądź tą osobą, jakby wybierającą te, te zabawki. I ja bardzo Panią proszę, żeby Pani tak to się zaangażowała bardzo mocno i będziemy brali to bardzo mocno pod uwagę, żeby, jak Pani mówi, brakuje huśtawek, bo ja, ja nie, nie bawi się na tym placu zabaw. Moja wnuczka, co prawda, się bawi, ale mi jeszcze nie mówiła jej o tym, że dziadek brakuje huśtawki. 300 tysięcy w tym roku, ja podejrzewam, że w następnych, ponieważ e, widzimy, że o te najmłodsze trzeba jeszcze bardziej zadbać, a szczególnie o te place zabaw. U nas koło brzegu jest tych placów z, teoretycznie y, y, z, zabaw w, w sztukach około 40, ale takich prawdziwych to jest kilka. I my chcemy zrobić kilkanaście takich mocnych punktów, a nie gdzieś tam pojedyncza zabawka w krzakach zarośnięta, że nawet jej nie widać, kazają to polikwidować. E, zrobić centralnie w, na osiedlach takie place zabaw, żeby było oczywiście jak najbliżej, a nawet można by było podjechać czy rowerem, czy samochodem e, ktokolwiek, dziadek, babcia czy rodzice z takim dzieckiem, żeby się można było powołać. I te 300 tysięcy daje Wam do rąk, praktycznie społeczeństwu. Dobrze, Panie Prezydencie. I co teraz mamy zrobić, żeby te 300 tysięcy były spożytkowane tak, jak my sobie to wyobrażamy? A chce Pani być e, takim, e, taką osobą, e, bo Pani najwięcej chyba wie o tym, przewodniczącą zespołu, która będzie te 300 tysięcy umieszczała w odpowiednie place zabaw Nie, nie chcę zabawkami. być przewodniczącą, ale mogę w takim zespole popracować bardzo chętnie. No to chętnie. już Pani jest. No to bardzo Dziękuję dobrze. Bardzo. Panie Prezydencie, ale teraz 300 tysięcy i to ma być tak, że będzie jeden, um, jeden plac, to ma być przeznaczone nie. na jeden plac zabaw? Nie, ja po, umówmy się tak, że Pani będzie w tym zespole, ja się zapisuję za chwilę, <laughs> Będzie z dwie, trzy osoby z Rady, może jedna, z urzędników ktoś, ktoś może jeszcze się zgłosi i siądziecie sobie i wypracujecie wy stanowisko. I powiecie tak, Panie Prezydencie, my chcemy te 300 tysięcy na jeden plac zabaw w tym miejscu lub chcemy po 100 tysięcy doposażyć te bardzo mocne już place zabaw. Hmm. Wy wypracujecie kierunki realizacji tego. A miasto w przyszłym roku zrealizuje. A miasto zrealizuje. Tak, żeby już I na było. I wy wybierzecie też te zabawki. Bardzo dobrze. Chociaż 300 tysięcy, panie prezydencie, to jest kropla. Przydałoby się więcej. E, zaczniemy od tego. Dobrze. E, skoro ja myślę, że o pieniądze... jak, jak dzisiaj mówimy o tych 300 tysiącach, to dla niektórych jest to bardzo wysoka kwota, bo to nie jest tak mało. No ale place zabaw, panie prezydencie, wyglądają jak wyglądają. No niestety one potrzebują potężnego zastrzyku gotówki, żeby zaczęły służyć też. Idziemy w tym kierunku. Proszę spojrzeć na następny plac zabaw na ogrodach. Przepotężny, przeogromny, mhm. duży. Szkoda tylko, że piaskiem wysypanym. Takim twardym, takim. Ale też się pod uwagę, niefajnym. żeby pod te nowe zabawki umieszczać te nowe, Na te nowe, nowe nawierzchnie z oczywiście, tego oczywiście. tworzywa. Oczywiście. Bardzo bezpieczna dla, dla dziecka, i, i dla rodzica, i dla dziadka, który tam będzie przebywał. Tak, bo wszyscy doskonale wiedzą, że latem w sandałach, po takich placach wysypanych tym grubym piaskiem, e, tam to nie jest komfortowo po tym chodzić. Już zapisuje zespół. Panie prezydencie, skoro o pieniądzach to budżet, trwają prace nad budżetem, to może tam w tym budżecie znajdzie się jeszcze jakiś grosz na pracę zabaw. Pani co, jak nie wyjdzie nam jedna rzecz jeszcze realizacyjna, budowa sali sportowej przy szkole numer 3, bo mhm. jeszcze jesteśmy w fazie dyskusji nad projektem, bo projekt pierwszy to był taki trochę zalichy w sensie jakby wymiaru tej sali. Później się włączyli co niektórzy i ta został to rozbudowane, stało to na, do poziomu bardzo wielu milionów złotych, na których no, no nie za bardzo nastać. Dlatego też w przyszłym tygodniu chcę się spotkać z projektantem i ostatecznie ustalić takie rozmiary, takie wymiary, żeby te pieniądze pomniejszyć i możliwe, że ten zespół dostanie jeszcze więcej pieniędzy na przyszły rok. No, ale, szkoła, ale sala gimnastyczna dla trójki to jest też bardzo potrzebne. Bardzo ja bardzo wiem bardzo o tym, dlatego robimy, hmm. dlatego przez te e, kilkadziesiąt lat, a, no nikt tak mocno nie myślał o tej sali, a, a w końcu ja bym chciał, żeby za moje trzecie kadencji ta sala powstała i żeby tam można było takie coś przeciąć i żeby była wielka radość, dzieciaków, nauczycieli, pracowników, rodziców, mieszkańców koło brzegu. Panie prezydencie, tak na zakończenie 1 listopada się zbliża y, utrudnienia do zmiany organizacji ruchu w związku z tym na drogach. Dlatego tak przypasowało nam y, zakończenie realizacyjne y, remonty tej ulicy Kamiennej. Zgadza się Pani? Mhm. Jechała Pani już tą ulicą? Kamienną? Tak. To oczywiście. E, widziała Pani... staram się omijać, ale, ale Ale widziała Pani jak, jak to się trochę poszerzyło i ta mhm. ścieżka rowerowa powstaje i chodnik. Także nowe lampy. Mhm. Tam jeszcze taki niuans na przykład, nie pomalowali nam barierek, ale pomalują. Jakiś mostek jeszcze zrobią w przyszłym roku. Mhm. Także to wszystko idzie w dobrym kierunku pod 1 listopada. A 1 listopada, no wiadomo, że na szóstej dywizji jest zrobione rondo. Aż takich dużych utrudnień nie ma. Można przyjechać. Jeśli ktoś narzeka, to się słaby kierowca. A, I będzie tak jak co roku, w jednym kierunku ulica Świętego Wojciecha, to znaczy będzie od szóstej dywizji w kierunku Radzikowa, także proszę się na to przygotować, żeby, żeby, a najlepiej to stawiać gdzieś na obrzeżach y, osiedli naszych, tam Radzikowo, Bitkowice, samochody, bo niech wszyscy się zmieszczą w pobliżu bardzo blisko cmentarza. A przyszło z tej dywizji przy, przy Zieleni Miejskiej, prawda? Zawsze jest otwarty ten parking dla, dla odwiedzających. Będzie krober. wszędzie w okolicy, mhm. gdzie tylko jest możliwe, i też na terenie Zieleni Miejskiej będzie ten parking otwarty, który jest, no nie mają parkingu, a ma tam e, kilkadziesiąt samochodów się zmieści, przy samej firmie. Mhm. Panie prezydencie, i tak na koniec już bardzo króciutko jubileusze: 70-lecie biblioteki, 25-lecie szkoły muzycznej. No, piękne jubileusze. E, tylko pogratulować pani dyrektor i, i pracownikom, i emerytom, którzy pracowali w tej bibliotece. Ja pamiętam z Leszkiem Hamkebiczem, jego mama tam pracowała, i chodziliśmy jako takie małe wajty, podstawówka jeszcze była, lekcje odrabiać u, u, u pani y, y, mamy kolegi. Miłe wspomnienia są i cieszy mnie to, że. Ta biblioteka została w ostatnich latach też bardzo mocno dofinansowana poprzez remonty wewnętrzne i zewnętrzne, I, i pani dyrektor z załogą osiąga naprawdę bardzo dobre wyniki z oceny. A 25 lat Szkoły Muzycznej, piękny jubileusz, piękny koncert, piękne medale. Podziękuję tutaj jeszcze raz oficjalnie panu dyrektorowi Markowi Bociechowskiemu, który. 25 lat tworzył tą szkołę wraz z żoną i oczywiście z pracownikami. Życzę panu Krzysztofowi Sokolickiemu dalszych dobrych osiągnięć tej szkoły. No i jest jeden problem. Problem siedziby. Mianowicie jest tam za mała siedziba, za małe pomieszczenia. Tu gdzieś się zaprzepaściło ten moment, kiedy były obiekty powojskowe. Gdzieś przespał ktoś tą sytuację, jak można było na początku lat 90., czy w środku lat 90., czy pod koniec, pozyskać taki obiekt, bo wtedy były takie możliwości. Ja proponowałem ten budynek przy ulicy Warińskiego, tam gdzie przychodnia była, mhm. ale nie spełnia swoich wymogów takich technicznych i, i, i lokomocyjnych. Teraz czekamy na dalszy rozwój pewnej sytuacji. Nic na razie nie będę mówił, ale może coś z tego wynik. Bardzo Jestem się... taki tajemniczy jak plewko, ale tu nie ma żadnej afery. <grym> dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dziękuję bardzo, <grym> dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Prezydent miasta Janusz gramak był moim państwa gościem dzisiaj, dziękujemy.